Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić, jak wygląda pierwsze uruchomienie monitora z serii MyBoard Silver. Wpierw musimy podłączyć oczywiście nasze urządzenie do zasilania, a następnie przełączyć przełącznik zasilania. Aby odpalić monitor, musimy przycisnąć włącznik z przodu urządzenia. Możemy przełączyć źródło zasilania z naszego systemu Android na np. OPS-a z wbudowanym systemem Windows. Kolejnym ze sposobów, w jaki możemy przełączyć nasz ekran, jest wykorzystanie paska bocznego. Wybieramy opcję dodatkowych narzędzi i wybieramy ekran źródła. W tej chwili widzimy wszystkie możliwe nasze łącza w monitorze i to, na którym jest sygnał, będzie oznaczone niebieską kropką. Przedstawię teraz Państwu, jak można zainstalować program eMarker. Wchodzimy na stronę myboard.pl, a następnie przechodzimy do zakładki do pobrania. Spośród wybranych programów wybieramy pierwszy od góry, oprogramowanie eMarker dla systemu Windows i klikamy pobierz. Po pobraniu wypakujemy folder i rozpoczynamy instalację. Wybieramy język. Folder instalacji. I instalujemy. Po zakończonej instalacji program pojawi nam się na pulpicie. Przechodząc teraz do naszego programu eMarker, zaczynamy od lewego paska skrótu. Na samej górze mamy opcję włączenia naszego pulpitu, gdzie zaczynamy po prostu korzystać z naszego monitora. Bez żadnych problemów cały czas mamy widoczną ikonę do naszego powrotu do oprogramowania. Po kliknięciu włącza nam się program. Następnie mamy nasze menu, gdzie mamy takie opcje jak nowy plik, otwórz, zapisz, zapisz jako, zaimportuj tło i eksportuj plik. Także mamy tutaj te wszystkie podstawowe opcje, łącznie z ustawieniami, jeżeli byśmy ich potrzebowali. Następnie operacje na stronie, opcja zaznaczania, czyszczenia strony, powiększenia, pomniejszenia, następna, poprzednia strona, tak? To wszystko tutaj możemy znaleźć, czyli takie właśnie operacje na stronie. Poniżej znajdują się strzałki cofnij, powtórz zadanie, tak, czyli możemy usunąć to, co przed chwilą zrobiliśmy, na przykład jakiś rysunek, tak, żeby to było cały czas pod paskiem szybkiego dostępu. Następnie strony, biała strona, możemy wybrać też czarną. W tej chwili po prostu dodajemy sobie kolejne strony, co zaraz pokażę. Możemy też włączyć przezroczystą stronę, czyli jeżeli mamy treść na przykład dokumentu, bądź też jakiegoś zadania, to tutaj możemy to wszystko jakby sobie działać na tym. No, pozostańmy na białej na chwilę obecną. Przybory do pisania. Oczywiście klasyczny ołówek, czyli zwyczajny pisak po prostu. Do tego miękkie pióro, w zależności jaki styl pisania preferujemy. Mamy też taką opcję jak na przykład zakreślacz, albo inteligentne pióro, które po narysowaniu figury geometrycznej automatycznie dostosuje ją tak, żeby było jak najbardziej przypominające figury geometryczne. Następnie figury, czy to będą w 2D, czy w 3D. Dowolnie możemy sobie po prostu rysować dodatkowe figury. Gumki, opcja wymazywania obiektów, która pozwala nam po zwykłym przekreśleniu fragmentu wymazać całość, bądź też jeżeli coś narysujemy i chcemy tylko wymazać fragment, możemy wybrać gumkę małą i zmazujemy to sobie jak tradycyjnie. Wstaw obiekt. Opcja pozwala nam na wklejenie grafiki, tekstu, tabeli czy wykresu. Przechodząc do nagrywarki, jesteśmy w stanie włączyć nagranie, narysować pewną zależność, na przykład sinusoidę.
I w momencie, w którym zaczniemy na nią nakładać dane, na przykład tak, że tu jest punkt jakiś, tu kolejny, możemy to odtworzyć. Dla ucznia, żeby wiedział, w jaki sposób to się zadziała. Dodatkowo narzędzia pomocnicze, takie jak lupa, którą możemy zwiększać, zmniejszać, jesteśmy w stanie ją przemieszczać. Dodatkowo kurtyna pozwala nam zasłonić część ekranu, na przykład część z pytaniami, które mamy mieć. Linijka, którą możemy zmienić długość, jaki kąt, pod jakim będzie pracować. Pomierz. Ekierka. Tak. Też możemy po niej rysować na przykład jakąś długość. I ta linia nam zostanie. Oraz cyrkiel, który możemy tutaj zmierzyć, jak daleki mamy rozstaw. Po przycisknięciu na pisaka możemy narysować cyrkiel. Możemy też złapać go i przenieść w momencie, w którym będziemy łapali za tą podstawkę. Opcje takie jak lupa, aparat fotograficzny czy też kalkulator również znajdują się w programie. Do tego biblioteka zasobów, gdzie możemy w szybki sposób cofać się pomiędzy tymi ekranami, o których wcześniej już wspomniałem. Możliwość dodania w zbudowanej biblioteki zasobów grafiki, jak na przykład budynki. W tej chwili możemy sobie taki rysunek wrzucić do programu. Dodatkowo aplikacja PixBlocks, która jest zewnętrznym programem uczącym programowania dla najmłodszych. Poniżej paska mamy jeszcze możliwość przesunięcia naszego paska narzędziowego, tak aby był w którym rogu chcemy, jak i możliwość przesunięcia go manualnie, łapiąc za pomarańczowy kwadrat. Jeżeli chcemy wyjść z programu, wciskamy X. Program nas pyta, czy chcemy zapisać plik, czy nie. Tu wybieramy opcję. Aby podłączyć inne źródło sygnału do naszego monitora, należy podłączyć przewód HDMI oraz touch USB, tak zwanym przewodem drukarkowym, do naszego monitora. Następnie drugą końcówkę przewodu łączymy z naszym źródłem sygnału. Należy jednak pamiętać, aby w sytuacji, w której używamy portu HDMI bądź USB, korzystać z tej samej strony. Przednie do przedniego panelu, tylne do tylnego. Tak jak widzimy na załączonym filmie, w momencie podpięcia nowego sygnału będzie widoczna niebieska kropka na danym źródle. Dziękuję w takim wypadku za uwagę i zachęcamy do kupna sprzętu MyPort.